Ile cukru zawierają popularne napoje? Na etykiecie produktu cukier nie zawsze występuje pod tą oczywistą nazwą. Sprawdźmy, pod jakimi innymi nazwami może kryć się cukier. Zawsze powinniśmy zwracać uwagę na wartość odżywczą produktu. Jest zazwyczaj zamieszczona na etykiecie w formie tabeli lub opisu. Podane na etykiecie ilości musimy przeliczać na całą objętość napoju lub porcję, jaką wypijamy. To proste. Mamy informację, ile cukru zawiera 100 ml lub gramów produktu. Jednak zwykle całkowita objętość lub gramatura jest większa. Przemnażamy więc odpowiednią ilość razy podaną zawartość cukru. Oznacza to, że w tej przykładowej butelce są aż 53 gramy cukru, czyli 10,5 łyżeczki. Zobaczmy, ile cukru kryje się w jednej szklance danego produktu. A ile łyżeczek cukru zawiera cała butelka wybranego napoju? Pijecie tak zwane wody smakowe? Musicie wiedzieć, że z wodą nie mają zbyt wiele wspólnego. Zastanówmy się, jaki wpływ na nasze zdrowie ma regularne picie słodzonych napojów. To pewne, przyczynia się do dodatkowych kilogramów. Ogranicz cukier w napoju. Wybierz opcję Fit – wodę.